Nie sądziłam, że będę miała aż tylu ulubieńców 2019 roku, ale okazuje się, że mam naprawdę sporo produktów, o których chcę Wam opowiedzieć. Więc odstawiam herbatę i zaczynamy. Witajcie na kanale Modern Woman, mam na imię Patrycja i dzisiaj opowiem Wam o moich ulubieńcach 2019 roku. Zaczniemy od produktów makijażowych, a w drugiej części pokażę Wam produkty do pielęgnacji. Zaczniemy od rzeczy, które powtarzają się z zeszłego roku, także szybko je wymienię. Odnośnik do filmu z zeszłego roku będzie tutaj gdzieś na górze i pod filmem na dole. Tam będziecie mogli zobaczyć, co o nich sądzę. Jeśli chodzi o ulubieńców z zeszłego roku, wszystkie rzeczy, które tam się znalazły, nadal uważam, że są bardzo dobre. Oprócz jednej rzeczy, o której Wam na pewno wspomnę. Tylko, że próbując kolejnych produktów, też eliminując niektóre rzeczy, które okazały się niepotrzebne aż tak bardzo u mnie na co dzień. Po prostu w tym roku mam ich trochę mniej i też różnią się od tych z zeszłego roku, ale te, które się powtarzają z makijażu, to jest podkład z Belle Hypoallergenic, ten rozświetlający w kolorze 1 i 2 w zależności od pory roku. Korektor z Maybelline, to jest ta wersja z gąbeczką, on ma różne nazwy. Teraz najbardziej lubię kolor 06 Neutralizer. Żel do brwi z Golden Rose, to jest Golden Rose Long Stay Brow Styling Gel. Bardzo fajny produkt do utrwalania brwi. I duo do ust, czyli kredka z Essence Lip Liner w kolorze Satin Mauve i błyszczyk Oh My Gloss z Rimmela w kolorze 340. I to są te rzeczy z zeszłego roku. I teraz przejdźmy do rzeczy, których najczęściej używałam w roku 2019. Czy wszędzie mówiłam, że to są ulubieńcy 2019, a poprzedni byli 2018? Chyba tak. Których najczęściej używałam w 2019 roku i też są moimi takimi odkryciami tego roku. Nie pojawiły się w ulubieńcach poprzednich. Nie używałam w tym roku prawie wcale baz pod makijaż. Nie jest mi to potrzebne. Nakładam po prostu pielęgnację i od razu podkład. Super odkrycie. To nie jest nowość tego roku. Ten podkład pojawił się na rynku już wcześniej. Ale robiąc zamówienie na kosmetykach z Ameryki, miałam możliwość wybrania sobie jednego prezentu za grosz i wybrałam właśnie miniaturkę tego podkładu w kolorze 02 Vanil i jestem nim oczarowana. Jest to podkład, który powiedziałabym, że ma dobre średnie krycie w kierunku mocnego. I jak dla mnie to już jest maks. Nie chciałabym mieć podkładu, który miałby większe krycie, po prostu nie jest mi to potrzebne, nawet na jakieś większe wyjścia. Tym bardziej, że ten produkt tak dobrze się utrzymuje, że czy jakieś wesele, impreza też spisuje się świetnie. Przy tym, że ma tak dobre krycie, wygląda na skórze bardzo naturalnie, ma wykończenie średnio matowe, w takim sensie, że to nie jest taki całkiem płaski mat, on delikatnie się błyszczy, no ale to nie jest taki efekt nawilżonej bardzo, bardzo skóry, takiej błyszczącej, tylko on już jest matowy, zresztą tak jak nazwa wskazuje, a produkt nazywa się Bourjois Air Matte. I on ma utrzymywać się przez 24 godziny. Aż tak długich testów nie robiłam, ale utrzymuje się naprawdę bardzo długo. I dzięki temu, że ma matowe wykończenie, teraz w okresie zimowym właściwie nie musiałabym go w ogóle pudrować. Natomiast latem pudrowałam go bardzo delikatnie. Tym produktem z Lovely to jest Lovely Sweet Kissing Powder i to jest wersja HD.
On rzeczywiście jest słodki, słodko pachnie i też taki, jak jest dookoła twarzy, czuć taki delikatnie słodki posmak. I to jest puder, który też nie ma 100-procentowego matowego wykończenia. On nadaje skórze taki delikatny, bardzo naturalny błysk. Właśnie tak, jak powinna wyglądać matowa, ale ładna, zdrowa skóra. I ten produkt nakładam właśnie wtedy, kiedy ten mat otrzymany z tego podkładu był trochę za mały i wiedziałam, że po prostu w ciągu dnia zaczyna się błyszczeć, więc żeby wszystko utrwalić i jeszcze dodatkowo lekko zmatowić, nakładałam ten puder. Ale zanim nakładałam puder, nakładałam oczywiście korektor, który Wam pokazałam przed chwilą, i korektor utrwalałam pudrem z Rimmela, z tej mat. To jest nowe opakowanie, poprzednie jest zdezelowane, jest pęknięte wieczko i już właściwie mi się kończy i wysypuje, więc sięgnęłam teraz po to nowe opakowanie. I ja zawsze używam tego w kolorze 001 Transparent. I nakładam go pod oczy gąbeczką, tą samą, którą nakładam podkład. I dzięki temu korektor nie zbiera mi się w zmarszczkach pod oczami. Ja nie mam tutaj kurzych łapek, ale mam za to tutaj trochę zmarszczek mimicznych właśnie pod oczami. I czasami, żeby jeszcze wzmocnić działanie tego pudru, dodatkowo nakładam go tutaj jest takim małym pędzelkiem, właśnie tutaj jeszcze w ten obszar pod samymi rzęsami, żeby jak najlepiej zagruntować korektor. I w tym roku używałam dwóch produktów brązujących. Właściwie nie używałam takich pudrów konkretnie konturujących. Latem bardzo lubiłam brązowić się produktem z Pixi, nadawać sobie takiej sztucznej opalenizny. Jest to taki śmieszny produkt, ja go kupiłam sobie w Tiki Maxie. To jest Pixi by Petra. Quick Fix Bronzer nazywa się ten produkt i to chyba jest kolor Velvet Bronze. I tak wygląda to opakowanie. Tutaj na górze jest lusterko, z którego przyznam się, że właściwie nigdy nie korzystam. I jak otwiera się to opakowanie, to tutaj jest gąbka. Tego produktu, tak jak właściwie wszystkich swoich kosmetyków, używam tylko na sobie, więc nie mam z tym problemu, że tutaj się zbierają jakieś bakterie i tak dalej. Zresztą ja kiedyś już mówiłam Wam o tym, że chyba na Instagramie, że nakładam makijaż na czystą skórę. I ponieważ nie mam problemów z takimi aktywnymi krostkami czy trądzikiem, no to uważam, że bez przesady, o tak. I ten produkt nakładam właśnie na czoło, na górę policzków, tak żeby sobie nadać dodatkowej opalenizny. I moim bardzo dużym odkryciem tego roku jest bronzer z Benefitu Hoola. Ja mam tutaj takie małe opakowanie, które kupiłam w zestawie miniaturek. Chciałam bardzo wypróbować produkty z Benefitu, a policzyłam, że w sumie zestaw 6 miniaturek różnych produktów opłaca się dużo bardziej niż kupowanie nawet jednego produktu, dlatego że tam, jeżeli chodzi o ilość gramów, to jakoś lepiej wychodzi to po prostu cenowo w przeliczeniu. A dodatkowo mamy 6 różnych kosmetyków, które możemy sobie wypróbować i jeżeli któryś nam się bardzo spodoba, to kupić opakowanie pełnowymiarowe. I dodatkowo jeszcze tam w zestawie były 2 bronzery, Hoola, Hoola Light i róże do policzków. Ja w tym roku nie pokażę Wam w ulubieńcach żadnego różu, dlatego że praktycznie w ogóle nie używam na co dzień róży do policzków, chyba że na jakieś większe wyjścia, co zdarzało mi się bardzo rzadko. I te wielkości produktów, tutaj Hooli jest 2,6 grama, tamte róże chyba się trochę różnią między sobą wielkością. Ja i tak ich nie zużyję nigdy do końca, jeżeli chodzi o róże. Jeżeli chodzi o Hoolę, to na pewno zużyję do końca i na pewno kupię kolejne opakowanie. Ja ogólnie mam takie podejście do kosmetyków, że
tanie produkty albo z tej średniej półki cenowej są bardzo dobre, więc po co sięgać po te mega drogie? Chyba, że mamy coś, nam się bardzo spodoba, chcemy mieć piękne opakowanie, albo po prostu chcemy się poczuć luksusowo, ale jeżeli chodzi o działanie, można znaleźć bardzo dobre kosmetyki w przystępnych cenach. Ale już wiem, dlaczego Hoola jest takim hitem. Jest to produkt, ja opowiadałam Wam już o Hooli w ulubieńcach lata w filmie, odnośnik i oczywiście link na dole. Jest to produkt, który jest tak uniwersalny, że możemy nim i konturować, i brązowić, dlatego że w zależności od tego, gdzie znajdzie się na naszej twarzy, po prostu taką przybiera funkcję. Kolor jest przepiękny, neutralny, i pasował mi wtedy, kiedy byłam opalona latem i pasuje mi teraz, kiedy jestem bardzo blada. Świetnie się rozciera, utrzymuje się przez cały dzień, nie mam jej naprawdę nic do zarzucenia i tak jak mówię, jak skończy mi się to opakowanie, a to już będzie pewnie niedługo, bo tutaj widzę duże zużycie, kupuję pełnowymiarowe opakowanie. Pewnie w jakimś zestawie, bo z Benefitu jest tak, że bardziej opłaca się kupować w zestawie. Czasem jest tak, że zestaw Hoola na przykład z błyszczykiem kosztuje tyle samo, ile sama Hoola, więc warto po prostu sprawdzać i szukać takich okazji. A propos tego, że byłam opalona to latem bardziej niż jestem teraz, to zapomniałam Wam jeszcze powiedzieć, że właśnie teraz ten kolor 02 w podkładzie jest dla mnie trochę za ciemny, dlatego musiałam sobie nałożyć też teraz ten podkład na szyję. I jest też to kolor bardzo żółty. Mi to bardzo odpowiada, dlatego że ja ogólnie mam, mimo tego, że jestem blada, na szyi i na dekolcie mam bardziej żółte tony, na twarzy jestem bardziej różowa i właśnie bardzo lubię sobie to wyrównywać podkładem. I to, że on jest tak bardzo żółty, bardzo mi odpowiada. Kolor 01 jest, powiedziałabym, bardzo różowy. Jak ten jest bardzo żółty, to tamtym jest bardzo różowy. Więc jeżeli chodzi o kolorystykę, słabo, ale jeżeli też szukacie żółtego podkładu, to polecam Wam bardzo ten. Po brązerze, tak jak mówiłam, nie używałam prawie wcale róży do policzków, a jeżeli już, to właśnie te miniaturki z Benefitu. Nie używałam też rozświetlacza, dlatego że do pracy ograniczam swój makijaż. Aparat zrobił mi psikus i wyłączył nagrywanie. A mówiłam Wam o tym, że do pracy nie nakładam rozświetlacza, dlatego że nie chcę za bardzo błyszczeć makijażem. Makijaż ma podkreślać moją urodę i niwelować niedoskonałości, szczególnie cienie pod oczami. I po prostu wyglądać ładnie i świeżo przez cały dzień. Dlatego nie pokażę Wam tych produktów. Więc następne rzeczy, które Wam pokażę, są to produkty do brwi. I w tym roku używałam dwóch kredek. Przerzuciłam się z cienia do brwi z Inglota właśnie na kredki. I pierwszą, którą zaczęłam używać, była ta z Maybelline. To jest podwójna kredka do brwi. Z jednej strony ma właśnie kredkę, a z drugiej strony gąbeczkę z cieniem. I przyznam się, że tej gąbki z cieniem nie używam prawie wcale, dlatego że ten cień z niej się trochę osypuje, dodatkowo tworzy taki efekt takich rozmytych brwi. Ja jak podkreślam brwi, to już chcę, żeby były ładnie wyrysowane, dlatego używam tej kredki. Ja mam ją w kolorze dark brown. I w drugiej części roku odkryłam kredkę z Vibo. To jest też podwójna kredka, tylko że z jednej strony ma spiralkę, a z drugiej bardzo cienką wysuwaną kredkę. I jestem zdziwiona, bo wydawało mi się jeszcze do niedawna, że tej używa się szybciej, tej z Maybelline, dlatego że właśnie jest trochę grubsza i jakoś tak w mojej pamięci po prostu wydawało mi się, że szybciej ją maluje się brwi. Ale ostatnio właśnie sobie porównałam, jednego dnia używam tej, drugiej tej i doszłam do wniosku, że mimo tego, że ta z Vibo jest bardziej precyzyjna,
szybciej nią maluję brwi, dlatego że robię mniej potem mniej poprawek. Ona jest tak precyzyjna, że sobie dokładnie mogę wyrysować przy tej. Na koniec jeszcze zazwyczaj sięgam po patyczek kosmetyczny z małą ilością korektora i jednak na dole poprawiam sobie obrys. Tutaj muszę robić to rzadko. Dlatego, że jak jestem rano wystarczająco uważna, no to nie ma aż tylu błędów. Także te dwa produkty, tą z Vibo, też mam w jakimś ciemnym kolorze. O, może zaraz sprawdzę. Nie dam rady wysunąć szuflady toaletki, ale napiszę Wam, jaki mam kolor. Także te dwa produkty do podkreślenia brwi. Na koniec żel z Golden Rose, o którym już Wam mówiłam. Dalej maluję rzęsy. I w tym roku ulubieniec, rewelacyjna maskara z Maybelline Total Temptation. Uwielbiam ją. Przez cały rok, oprócz wakacji, używałam właśnie tej. Na wakacje wzięłam sobie wodoodporną maskarę, ale właściwie nie używałam jej prawie wcale, więc nie pojawia się tutaj. To jest maskara, która wydłuża, pogrubia, jest bardzo mocno czarna, nie osypuje się cały dzień. Okleja rzęsy w takim dobrym znaczeniu. Dzięki temu, że te rzęsy właśnie są oblepione, to one utrzymują się w skręcie przez cały dzień. I właśnie się nie osypuje ta maskara. Ona tworzy taki efekt lekki gumy na rzęsach. Są takie maskary, które właśnie są nie wodoodporne, tylko wodooporne, przez to, że są takie lekko gumowe po wyschnięciu. I ta właśnie ma taki efekt. Dlatego też przy zmywaniu olejki są konieczne. Ja jeszcze nie znalazłam innego produktu właśnie oprócz takich olejowych, które bardzo dobrze mogłyby zmyć tą maskarę, nie podrażniając oczu. I będąc w temacie właśnie tuszu do rzęs, muszę wspomnieć o produkcie, o którym mówiłam Wam w zeszłym roku, czyli maskarze L'Oreal Paradise. Tak? Paradise coś tam. I ja mówiłam Wam wtedy, że to jest świetny zamiennik mojego ulubionego tuszu z Yves Saint Laurent. I nadal tak uważam, ale jednocześnie... U mnie ona jest zaliczana do bubli, dlatego że ten efekt, ten dobry efekt, który można nią uzyskać, uzyskuje się przez bardzo krótki czas. Ona na początku jest zbyt mokra i skleja rzęsy, potem jest przez trochę super, daje bardzo fajny efekt, łatwo się nią maluje i zaraz potem jest sucha. Więc tak naprawdę ten dobry efekt, który nią się utrzymuje, trwa 2 tygodnie. A w ogóle zanim od początku otwarcia do wyschnięcia miesiąc, może chwilę dłużej. Maskarę musimy wymieniać często, co 3 miesiące, żeby ochronić nasze oczy przed niechcianymi infekcjami. Ale jeżeli płacę za maskarę w podstawowej cenie około 60 zł, to chciałabym, żeby te 3 miesiące rzeczywiście dawała efekt wow. A przy tamtej tak nie jest, więc nie kupiłam już sobie kolejnego opakowania. Ta jest hitem i pewnie jeszcze długo nim pozostanie, chyba że wypróbuję coś nowego, ale na razie nie mam nic do testowania, więc ta ze mną zostaje. I zawsze przy nakładaniu maskary, tuszu do rzęs, używam grzybyka z Inglota. Dla mnie jest to niezastąpiony gadżet, dlatego że wyczesuje nadmiar tuszu do rzęs, rozdziela je i pozwala ułożyć je tak jak mi się podoba. Jest to grzybyk metalowy, więc trzeba się do niego przyzwyczaić, trzeba trochę uważać, bo te ząbki naprawdę są ostre, ale dzięki temu są sztywne i właśnie ładnie wyczesują rzęsy. Także bardzo fajny gadżet, on chyba kosztuje 12 zł. No i też plus, że jest składany, więc mimo tego, że jest ostry, to tutaj w kosmetyczce nie zrobi nam krzywdy. Usta. Do ust, tak jak mówiłam Wam, duo z konturówka i błyszczyk. A jeżeli chodzi o pomadkę, to ulubieńcem zdecydowanie jest szminka ze Smashboxa. I jest to szminka Be Legendary Lipstick w odcieniu Addiction.
I jest to taki bardzo naturalny kolor. Ona ma wykończenie satynowe, nie jest to ani matowe, ani takie typowo błyszczące. Dzięki temu ładnie się utrzymuje na ustach. Nie przeżywa posiłku, bo nie jest pomadka długotrwała, ale bez jedzenia, że tak powiem, wytrzymuje całkiem ładnie. I jeszcze jedną rzeczą, którą właściwie ostatnią z kolorówki, którą chcę Wam pokazać, jest lakier do paznokci. W wakacje zdjęłam hybrydę. Chciałam sobie, już miałam tak zniszczone paznokcie, że one po prostu mimo hybrydy łamały się pod nią i po prostu i hybryda odchodziła i paznokcie się rozdwajały, łamały, po prostu była masakra. I przyszedł taki moment, kiedy już nie mogłam dłużej wytrzymać i po prostu sobie ją zdjęłam i to zrobiłam sama w domu. Co prawda miałam aceton, ale to nigdy nie jest tak jak u profesjonalistki frezarką i potem wystarczy tylko chwila tak naprawdę namaczania tego acetonu, więc nie poszło mi za dobrze, ale już miałam tak dosyć, że musiałam natychmiast ją zdjąć i nie założyłam hybrydy do tej pory, dlatego że najpierw robiłam sobie kurację, nakładałam różne odżywki, smarowałam serum właśnie do skórek, które takim pohybrydowym, które ma wzmocnić rosnący nowy paznokieć. I udało mi się je doprowadzić, one rzeczywiście odrosły i są teraz w całkiem niezłym stanie, ale nie wróciłam już do hybryd. Używam lakieru do paznokci, właściwie przez cały czas tego samego i jest to taki beżowy lakier z Boho Green Cosmetics i ja mam w kolorze Rose Blanche i ten konkretny kolor, ponieważ to różni się właśnie między kolorami, jest w 72% złożony ze składników naturalnych. Postanowiłam, że skoro już zdjęłam hybrydę, chciałabym dać odpocząć paznokciom, będę używać lakierów po prostu bardziej naturalnych. Mam jeszcze kolor czerwony, ale używałam go tylko dwa razy, dlatego że bardzo podoba mi się taki naturalny efekt czystych paznokci, jaki daje właśnie ten lakier. On ma swoje minusy, dlatego że ja nie potrafię nałożyć nim dwóch warstw. Przy jednej warstwie cienkiej wygląda bardzo ładnie, natomiast druga warstwa zawsze zostawia smugi. I to jest taki duży minus, bo nie uzyskamy tym lakierem takiego efektu, jak widzimy tutaj w buteleczce. To zawsze będzie efekt takiego prawie przezroczystego lakieru, który delikatnie wyrównuje koloryt i rozjaśnia paznokcie. Plusem tego, że nakładamy tak cienką jedną warstwę, jest to, że on nie odpryskuje. On się ściera i nawet jeżeli zetrze nam się do połowy, to prawie tego nie widać, bo paznokcie nadal mają taki efekt właśnie błyszczący i naturalny. I to dla mnie jest bardzo duży plus, dlatego że ja nawet przy hybrydach, jak odpryskiwał mi czasem lakier, co jak już ma się paznokcie tak miękkie, zdarza się coraz częściej, nie znosiłam tego. Po prostu dla mnie odpryśnięty lakier to no już po prostu wygląda nieestetycznie. A tutaj lakier nie odpryskuje, tylko się ściera i to w bardzo równomierny sposób i po prostu nie ma tego efektu takiego zaniedbania paznokci, wręcz przeciwnie. Dlatego bardzo, bardzo polubiłam ten lakier i właściwie jeżeli chodzi o kolorowe lakiery, to nie używałam innych oprócz właśnie tych z Boho Green Cosmetics. Będę szukać jeszcze innych lakierów, które właśnie mają bardziej naturalny skład i nie są tak bardzo szkodliwe dla paznokci. Jedna rzecz, która mi została jeszcze do znalezienia, to jest bardziej naturalny zmywacz. Dlatego, że to jest trochę tak, co z tego, że stosuję bardziej naturalny lakier, jak później chemią go zmywam i tak paznokcie są wysuszone. Rozumiecie, o co mi chodzi. Więc jeżeli znacie jakiś fajny zmywacz do paznokci, który nie wiem, ma naturalny skład albo nie niszczy paznokci, to dajcie mi proszę znać w komentarzach na dole, bo no to jest taka rzecz, której naprawdę bardzo mi brakuje. Jeszcze jednym ulubieńcem takim z pogranicza kolorówki i pielęgnacji jest henna do brwi. Ja z henną polubiłam się bardzo w czasie wakacji. Nałożyłam ją sobie przed wyjazdem na urlop i efekt był dla mnie tak super, że nie używałam żadnych kosmetyków do brwi w czasie urlopu. W ogóle mało się malowałam i to, że miałam właśnie ładnie podkreślone brwi bez makijażu,
No, dodawało po prostu twarzy ładnych ram i czułam się bardzo ładnie. Teraz jak nakładam makijaż, trochę nie chce mi się robić tej henny, bo i tak maluję brwi. Jak nakładam podkład, to i tak podkreślam brwi, bo inaczej czuję się tak łyso, nawet jak mam nałożoną hennę. Więc to jest taki letni ulubieniec, ale musiałam Wam o tym wspomnieć, bo to jest po prostu super sprawa, że budzimy się i mamy takie ładne brwi od razu. A nie jest to coś na stałe, więc tak jak microblending na przykład, więc można sobie trochę zmieniać kształt, nadawać trochę inny, no i to nie jest na stałe. I teraz to już są wszyscy moi ulubieńcy 2019 roku, jeżeli chodzi o makijaż. Dajcie znać w komentarzach na dole, co Wy odkryliście w tym roku. Jeżeli film Wam się podobał, pamiętajcie o kciuku do góry i o subskrypcji, żeby być na bieżąco z naszymi kolejnymi filmami. Zapraszam Was też na modernwoman.pl, gdzie pojawiają się artykuły, które dla Was piszemy, oraz na Instagram, gdzie jesteśmy z Wami codziennie i możecie zobaczyć, co u nas słychać. Pozdrawiam Was i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!